Cześć, witam Was dzisiaj z moim brzuszkiem. Witam dziewczyny i chłopaków. Przepraszam za dyskryminację facetów, bo się cały czas zwracam do dziewczyn. Chciałam dzisiaj Wam pokazać. Robimy dzisiaj wypad do lasu, czyli tak jak codziennie albo co któryś dzień. I chciałam Wam pokazać, co bierzemy do lasu. Przy okazji chciałam Wam też pokazać śniadanie, na którym tak naprawdę codziennie włączamy coś z tego i jemy takie śniadania. A propos, pozdrawiam Olę, która właśnie chciałaby, żebym opowiedziała o wychodzeniu z diety, więc kilka słów będzie tutaj o wychodzeniu z diety i mniej więcej pokażę, co mamy. Także zaczynamy. O! I tak, przygotowałam dzisiaj owoce, warzywa i tak, na wyprawę do lasu mamy tutaj warzywa, czyli ogórek kiszony, mamy pokrojoną paprykę czerwoną, która ma dużo karotenu razem z marchewką, także mamy pokrojoną do chrupania, bierzemy też jabłuszka, zielony ogórek i to wszystko możemy zapakować w pojemniczek i zabrać ze sobą do lasu. Dlaczego ogórki kiszone? Ponieważ piekę swój chleb na zakwasie, to jest taki malutki chlebek, ale nie jest to zakalec, po prostu taki malutki zrobiłam, który ma bardzo fajną, chrupiącą skórkę. Pokażę Wam przy okazji zakwas. To jest zakwas, który robię i który rośnie. A tutaj mamy olej kokosowy, który złączyłam z czosnkiem. Ząbki czosnku przecisnęłam i złączyłam z czosnkiem. Używam takiego oleju kokosowego, jakby ktoś pytał. I co robimy? Wezmę nóż, pokażę może, co robimy. Biorę takie kanapki na wyjazd do lasu. Smaruję na wyjeździe, jak się rozkładamy na kocyku. A do tego bierzemy ogóreczka i mamy taki prowiant. I mamy taki prowiant. Ok, to pakujemy do lasu. Dzieci bardzo lubią jeść marchewki. Teraz a propos zdrowego żywienia, parę słów. Jeśli chodzi o śniadanie i jeśli chodzi o to, jak wychodziłam z diety. Więc starałam się zdrowo wychodzić z diety. Fakt faktem, nie włączałam od razu kasz. Na pewno włączyłam jajko, bo bardzo tęskniłam za tym jajkiem i troszkę nabiał włączyłam, ale skupiałam się na warzywach i owocach. Włączyłam strączkowe rośliny, czyli tutaj mam fasolkę po bretońsku, pewnie dawno zapomniana przez Was. Albo niektórzy robią. Ja robię fasolkę po brytońsku bez mięsa. Dużo cebuli daję, daję czosnku, daję przecier pomidorowy, trochę koncentratu, doprawiam do smaku. Oczywiście wcześniej namaczam i jest pycha. Fasolka po brytońsku ma dużo kwasu foliowego, żelaza i jak to rośliny strączkowe, bardzo wiele dobrych rzeczy. A propos śniadania. Namoczyłam już płatki owsiane, które bardzo lubimy jeść w domu. Są to płatki z rodzynkami. Dodaję do nich, namaczam je w ciepłej, w gorącej wodzie. Trzymam z 5 czy 10 minut. Dodaję do nich pestek z dyni. Pestki z dyni to jest super bogactwo, ponieważ zabijają nam pasożyty, mają cynk i inne bogate składniki. Do tego banan, którego wcześniej widelcem pociapciałam, może tak powiem. O. Rozkładam to na miseczki. Dzisiaj akurat jest nas dwoje, jak nagrywamy. Dzieci wyszły z dziadkami. I robimy o. Dodaję też do tego czasem siemię lniane, ale dzisiaj mi zabrakło. Można dodać też orzechy. I nie trzeba naprawdę dodawać jogurtu. Tak jak co niektórzy sądzą, że bez jogurtu nie mogą się obyć. Jeśli spróbujecie to, to jest to pyszne, słodkie, pożywne i daje kopa. Fajnie działa na przemianę materii. Jeśli jecie to codziennie, naprawdę polecam. Dobra, co jeszcze jemy na śniadania? Czyli a propos zdrowego żywienia, te rzeczy, które tu pokazałam, poproszę Pana kamerzystę, żeby tutaj jeszcze skamerował, te rzeczy, oczywiście wszystkie, możecie jeść na diecie dr Dąbrowskiej.
Więc to tak jakby zostaje nam z diety dr Dąbrowskiej, tak? Reszta to jest wzbogacona. Więc teraz robimy koktajl, który chciałam Wam pokazać. Pokroiłam kiwi ze skórką. Może wiele osób mnie zneguje, ale uważam, że wyparzone i umyte kiwi i skórka ma bardzo dużo właściwości. Jest to kwas foliowy, który akurat dla mojej dzidzi bardzo w tym momencie jest potrzebny, bo kwas foliowy bardzo dobrze działa, ma na mózg i tak dalej. Tak samo banan działa dobrze na układ nerwowy. Mamy także i pomarańcza, który daje nam troszeczkę też kwasu foliowego, witaminy C. Kiwi w ogóle ma najwięcej witamin C. I mamy jabłko, też ze skórką. Wrzucam to wszystko ręką, mam czyste ręce, od razu uprzedzam. Wrzucam to wszystko do pojemnika i blenderuję. Oczywiście na raty, bo wszystko mi się nie zmieści. I dolewam wody. Troszeczkę dla poślizgu. O, ponieważ ma być to koktajl do picia. Wtedy mamy wszystkie witaminy zamknięte w jednym. Kiedyś robiłam tylko w sokowirówkach, teraz robi w blenderach. A propos skórek, wszystkie skórki się pięknie miksują. Zaraz Wam pokażę. Pięknie miksuje. Także nie jemy w kostce, tylko jemy normalnie. Jest dzięki temu troszkę kwaśniejszy ten koktajl. Ma bardzo dużo witamin i mamy też błonnik, gdzie w sumie niestety musimy się tego błonnika trochę pozbyć. Dorzucam jeszcze kiwi. Ła! Nie chcę za dużo nudzić, ale muszę to zrobić, żeby Wam pokazać, jak to zrobić. Dobry blender. Wcześniej powinnam to pokazać. My mamy tutaj blender z takimi czterema ostrzami. Wcześniej mieliśmy z dwoma i nie miksował on wszystkiego. Przelewamy taki koktajl do szklanki. Proszę bardzo, włosków nie ma. Skórka po jabłku tylko widać i po kiwi te ziarenka. I proszę, na dwie szklanki, bardzo pożywne śniadanie, czyli mamy, na śniadanie mamy koktajl i mamy płatki owsiane górskie z rodzynkami i z pestkami dyni. Ja Was teraz żegnam, bo my uciekamy zaraz do lasu. Pozdrawiam wszystkich na diecie i na zdrowym żywieniu, na wychodzeniu z diety. Żegnam dziewczyny i chłopaki. Na razie, pa!